Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym wideo newsie w plenerze. Odcinek kolejny. Dzisiaj tak bardziej po myśliwsku. Takie nawiązanie do tego, że często poluję na dobrą muzykę elektroniczną w sieci. No i jak taki myśliwy za dobrą zwierzyną również udaje się na polowania w różne miejsca. Przeważnie jest to Bandcamp, albo SoundCloud, albo inne netlabele, które promują właśnie muzykę elektroniczną. Fajne jest, jeśli dociera się do miejsc, gdzie jeszcze nikt nie był, gdzie muzyka jest wam nieznana, albo wykonawcy są nieznani. Ale bywa też tak, że sami wykonawcy piszą maila, napiszą, że chcieliby, by ich muzyka była w stacji. I tak też jest. I to bardzo lubię, jeżeli wykonawca sam napisze do mnie maila. Moi drodzy, kolejny tydzień przed nami. Tydzień, który będzie zawierał trzy audycje. We wtorek bez zmian elektroniczna terapia. Audycja, którą prowadzę wraz z Michałem Jurczykiem, czyli Gackiem. Zapraszam Was już dzisiaj. Start jak zwykle o 21:00. W środę audycja Retrogranie, audycja Piotra Paszkę, kolejny odcinek tej audycji, też od 21:00 bez zmian. Natomiast w czwartek Markowe Granie z nowościami, będzie ktoś nowy w stacji, jeszcze jego muzyka w stacji nie była publikowana. I właśnie jest to ten z tych artystów, którzy sami się do stacji zgłosili, sami wyrazili chęć zaistnienia z muzyką. Chociażby u nas w stacji, tym samym w Radiu Modul Dry and Dry oczywiście. Więc Markowe Granie z nowościami naprawdę zapowiada się obiecująco. Mówiłem na ostatnim Markowym Graniu, że jest takie powiedzenie radio niskiej słuchalności. Radio Elstacja też należy do takich rozgłośni, do takich stacji hobbystycznych, które są radiem o niskiej słuchalności. Słucha nas mało osób i teraz zastanawiając się nad tym, czy jest to zaleta, czy wada, no właśnie, jest to zaleta, czy wada, że radia słucha powiedzmy 20 czy 25 słuchaczy. Patrząc na zasięg radia ogólnoświatowy, tak, internetowy, jest ta liczba dość mała. Ale patrząc na to, że jest to naprawdę wąska dziedzina, wąski gatunek muzyczny, który jest gdzieś tak w podziemiu, może to być plusem, że akurat słuchają nas ci, którzy tej muzyki chcą słuchać, chcą poznawać nowe płyty, nowych artystów, chcą wracać do muzyki klasycznej, elektronicznej, chcą słuchać muzyki, której może już nigdzie nie ma, może zapomnieliśmy o tych wykonawcach. I to jest właśnie fajne, że Elmuzyka w Elstacji cały czas gra i gra dla Was, dla słuchaczy, nawet jak tych słuchaczy jest naprawdę garstka. Życzę Wam przyjemnej majówki, przed nami jeszcze niedziela, 3 maja, no i do usłyszenia we wtorek na audycji Elektroniczna Terapia. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć!